Dzień dobry kochani, witajcie w nowym vlogu. Ja dopiero wczoraj wrzuciłam vloga, którego ostatnio nagrywałam, ale dzisiaj właśnie tak siedząc tutaj, malując się, korzystając z tego, że Wiktoria jest na drzemce, pomyślałam, że od razu wyciągnę aparat i coś tam ponagrywam. Nie wiem, jak dzisiaj nasz dzień będzie wyglądał. Jeśli nie będę miała za bardzo czasu, no to połączę może ten vlog z innym dniem, bo zawsze tak nagrywam vlog z jednego dnia, a czasami to bywa trudne, więc najwyżej pomyślałam, że dokleję jakiś kolejny dzień, więc jestem, dzień dobry. Co tam u Was? Bo u nas tyle z nowości, że pogoda znowu się psuje, niby świeci słońce, ale mocno wieje, więc tak trochę średnio. Jak wstanie Wiktoria, to nawet nie wiem, czy dam radę z nią wyjść na dwór, chociaż obiecałam dzisiaj mężowi, że wyjdę z nią na spacer, jak on wróci z pracy, bo wspominałam właśnie Wam ostatnio o malowaniu, no i on tam musi pokój przygotować, musi po prostu coś zdemontować i co nieco tam pozaklejać, więc musi sobie przygotować ten pokój do malowania. No i ja mu obiecałam, że wyjdę z nią dzisiaj na spacer, żeby było po prostu cisza i spokój, bo ją jest ciężko zabawić, jak ona widzi, że coś się robi. No i nie wiem, czy wyjdę na ten spacer, bo po prostu głowę urywa. Świeci słońce, ale wiatr wieje tak, że będzie ciężko. Tak przy okazji też, że nagrywam tego vloga, to chciałabym się Wam chyba tutaj troszkę pożalić. Mam taką sytuację od, nie wiem, już 2 tygodni, na pewno od 4 filmów. Po prostu to się dzieje z filmu na film. Tak jakby sytuacja się powtarza. Na początku myślałam, że może mi się wydaje, że to jakaś pomyłka albo no nie wiem, ale pod wczorajszym vlogiem dzieje się to samo, a mianowicie mam na przykład około 30 łapek w górę. I to jest praktycznie zawsze w tym samym momencie. Kiedy zbliża się do 30 łapek w górę, jest te 30 albo więcej, czy tam, no nie wiem, nawet 29, nagle one mi spadają nawet do 6. Nie wiem, w ogóle już nawet nie chciałam poruszać tego tematu, bo myślałam, że może, nie wiem, pomyłka, może, nie wiem, ktoś dał te łapki, a potem je zabiera. No ale naprawdę zaczęłam się nad tym już tak porządnie zastanawiać. Wczoraj już wiedziałam, że taka sytuacja jest. Wczoraj już naprawdę tego pilnowałam. Co chwilkę sobie wchodziłam w YouTube Studio i sprawdzałam właśnie sobie te łapki. No i znowu mi znikają, ale to jest takie dziwne, bo na początku myślałam, że może po prostu ktoś dał mi tą łapkę, a potem ją zabrał. Ale one nie spadają tak pojedynczo, tylko na przykład z 27 robi się 5. Więc czy 20 parę osób w ciągu jednej tam chwili jest mi w stanie, nie wiem, zabrać z powrotem te łapki? Nie mam pojęcia, o co chodzi. Dajcie znać koniecznie, czy ktoś miał taką sytuację. Ja już pisałam nawet 2 maile do pomocy właśnie tam na stronie YouTube, ale no niestety odpowiedzi żadnej nie dostałam. No bo pewnie oni mają miliony takich wiadomości dziennie i może dlatego jest tak ciężko uzyskać właśnie jakąś odpowiedź. Ale naprawdę, na początku to było takie irytujące, teraz to już nawet jest takie trochę przykre, bo jednak no nic nie kombinuję, nic z tym nie robię, nie wiem w ogóle, mam wrażenie, że te łapki jakoś są uznawane, nie wiem, za sztuczne, no nie mam pojęcia, o co chodzi i to się dzieje mi ostatnio pod każdym filmem i po prostu jakby z każdym wyświetleniem po prostu te łapki potem idą od nowa, spadną na przykład do 4, do 5 i potem już na przykład jest okej. A teraz już koniec marudzenia, idę sobie chyba zrobić jakąś herbatkę i zapraszam do dalszego oglądania. Minęła już godzina, odkąd się do Was odzywałam. Kto ma dzieci, ten zrozumie dlaczego. Nigdy nie wychodzi tak, jakby się chciało, ale mam już swoją tutaj herbatkę w takim tym dużym kubku z Pepco. Nie wiem, ile tam wchodzi, ale coś pewnie blisko 600 ml. No i teraz nie wiem, czy ją w spokoju wypiję, bo Wiktoria aktualnie siedzi mi przy nodze i chce się bawić. Tak? Zaraz pójdziemy się bawić. Był jeszcze u nas pan kurier. Doszła reszta tych ubranek, o których Wam wspominałam z Handemu. I tak się zastanawiam, czy będą dobre. Ale mam nadzieję, że tak. Tutaj mam te kilka rzeczy dla Wiktorii. Mam nadzieję, że będą dobre, bo wzięłam wszystko w rozmiarze 80. Już nie chciałam, żeby nic, wiecie, żeby nic nie było na nią przydłuże, tylko takie dobre. No i bluza jest chyba taka na styk, no ale to nic. Kosztowała 29,99 i w ogóle dziwię się, że jest cena, bo przeważnie jak zamawiałam online, to nigdy nie widziałam cen. No, tym razem jest taka lekko zielonkawa, jakby taka, nie wiem, oliwkowa, z takimi ładnymi tutaj falbankami na ramionach i do tego tak mi się wydawało, że będzie pasowało.
na stronie wyglądało, że ma no prawie, że identyczny kolor, a na żywo jednak trochę się różni, ale to nic. Wzięłam taki dwupak leggingsów, takie klasyczne w prążek i jedne i drugie. I tak kolor, no taki średnio, też taki nie wiem, oliwkowy, zielonkawy, coś takiego, ale fajne, cieniutkie, takie wiosenne bym powiedziała. No i drugie klasyczne szare. I do tego wzięłam jeszcze dwie pary takich też cienkich spodenek. Fajnie, że są tutaj z takim sznureczkiem, który nie jest atrapą, tylko faktycznie się ściąga, bo ona mi coś ostatnio podrosła i schudła. I teraz dużo rzeczy jest na nim za szerokie w pasie. No i takie klasyczne szare spodenki, a drugie takie w prążek. Wiktoria śpi, ma właśnie swoją drugą drzemkę, dlatego ja sobie wszystko sprzątam, ogarniam. Chciałam nastawić jeszcze jej pranie i w zasadzie to już jest wszystko odplamione. Trochę mi z tym zeszło, powiem Wam, że nie lubię niczego odplamiać, a zwłaszcza jej ubranek, bo ciężko zawsze te plamy schodzą. Ale już wszystko sobie odplamiłam, włożyłam wszystko do pralki, ale stwierdziłam, że jednak tą dzisiejszą bluzę, taką zielonkawą, która jej dzisiaj przyszła, jednak może zmierzę najpierw na niej. Nigdy tego nie robię, zawsze po prostu jak coś biorę, to na oko widzę, czy pasuje, ale tutaj jednak ten rękawek mnie troszkę zastanawia, bo powiem Wam, że na tle innych w tym rozmiarze i nawet tej samej marki wypada troszkę tak jakoś mało, ale myślę, że będzie ok, ale tak na wszelki wypadek może zmierzę i to tyle. Czekam na męża, bo jest już chyba za 20:15. Fajnie, że dzisiaj Wiktoria troszkę wcześniej poszła na pierwszą drzemkę i teraz na drugą drzemkę też poszła nieco wcześniej. Dzięki temu mam nadzieję, że wieczorem też pójdzie wcześniej spać i chciałabym jej taki rytm już utrzymać, bo ona dzisiaj ogólnie wstała trochę wcześniej niż zwykle, gdzieś tak z około godzinkę wcześniej niż zawsze i dlatego też tak wszystko jest jakby o tą godzinę wcześniej, więc może wieczorem też. I to tyle. Wyszłabym na dwór, przed chwilką tutaj zaglądałam przez taras i w ogóle tutaj przez okno. Niby jest ładnie, ale wieje, bardzo wieje i powiem Wam, że miałam przez moment taką myśl, żeby sobie posiedzieć trochę na tarasie. Nie wiem, może coś poczytać, ale jednak nie. Wyszłam na chwilę i jak dla mnie to jest za bardzo wietrznie. Także nie, siedzę w domu, czekam. Wszystko chyba już zrobiłam, tak myślę, czy coś jeszcze. Ale chyba nie. Mąż dzisiaj będąc w piekarni po chleb, wziął mi taką pyszną muffinkę, także do kawy będzie jak znalazł. A dzień dobry! Tej pani tu jeszcze chyba dzisiaj nie było. Prawda? Zamkniemy drzwi. Nie było dzisiaj jeszcze ciebie tutaj, tak? Ładnie się Wikusia ubrała do zdjęcia. Tak? Robiliśmy zdjęcie na Instagram. Ale niestety trzeba znowu się przemęczyć i przebrać w coś cieplejszego, bo idziemy jednak chyba na ten spacer. Idziemy na spacer. Wyszłyśmy w końcu sobie na ten spacer, zbierałyśmy się jak sujki za morze, ale w końcu wyszłyśmy, tyle że naprawdę tak wieje, gdyby nie to, to byłoby ciepło, bo ogólnie nie jest zimno, tylko po prostu tak wieje, że nie mogę tego wytrzymać, jest mi tak zimno, niby jestem ubrana, ale po prostu jakoś jak w twarz, w głowę, wszędzie tutaj, Wikusia jest tam tak konkretnie, hej żabko, Wikusia jest tak konkretnie tam zasłonięta, bo nie chcę, żeby ją przewiało. No i przyszłyśmy sobie tutaj do parku, bo myślałam, że może tutaj będzie troszkę spokojniej i faktycznie jest. Mniej wieje, ale tylko tutaj, gdzie są drzewa, bo czuję, że tam, jak nam się skończą te drzewa za chwilkę, no to też będzie bardzo zimno i wietrznie. Także nie wiem, albo będziemy tutaj gdzieś w środku sobie spacerować powolutku, albo nie wiem, pójdę gdzieś może do Bratowej na chwilę, w odwiedzinki. Chyba, że po prostu wezmę Wiktorię i na nóżkach troszkę tutaj pochodzimy. Tak bez wózka. W ogóle to wzięłyśmy tak dzisiaj dla odmiany ten wózek. I
powiem Wam, że tak ciężko mi się nim prowadzi, tak to określić, jest jakiś dla mnie teraz taki ciężki. Dawno go nie używałam, bo teraz cały czas, wiadomo, no tamtego Cybexa używam i tamten ma, jakie koła? Lane, a te są pompowane. I jednak to mocno czuć, bo teraz jest mi tak ciężko, jakbym nie wiem ile ważył, a tamten, rybka. A tamten to po prostu sunie się sam. No ale jak już wzięłyśmy, to pospacerujemy. Pięknie jest, ogólnie jest pięknie. Lubię tutaj bardzo przychodzić. A zwłaszcza jak tak świeci słonko i jest ładnie. No ale niestety troszkę mogłoby być cieplej, albo po prostu mogłoby nie wiać. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Już sobie troszkę pospacerowałyśmy i zdecydowanie lepiej, że przyszłyśmy tutaj, bo tutaj jednak jest przyjemniej niż tam. Nie wiem, czy to będzie widać. Trochę średnio, ale tam za mną jest właśnie droga główna, po której my zawsze spacerujemy. No i wiadomo, jak nie ma żadnych drzew, to jest dużo, dużo zimniej. Jednak one troszkę tak osłaniają. Tatusiu, wróciłyśmy. Wróciłyśmy. Co? Szybko. Nie dało się funkcjonować na dworze. Co, wieje tak? Wieje. Ja na razie kleję. Tu zakrylowałem, jeszcze to pookryję. Byłyśmy w parku. Tak? No. No fajnie. No nie bardzo, patrz jak wyglądam. Zawiane jesteśmy całe. To idź Lale, uśpi i... Jak uśpi? Ona, że się dwa razy spała? Nie śpi, nie. Nie, bo w nocy nie będziemy spały. Idziemy się bawić? No to iść bawić. Idziemy się bawić? Idziemy. Bo przeszkadzamy chyba. Tak? Pa, pa. Będziemy się bawić? No i tyle z naszego spaceru. Bo niestety było bardzo zimno. Mamy już wieczór, moi drodzy, ja już wykąpałam Wiktorię, przygotowałam do snu. Za chwilkę ją kładę, potem idę ogarnąć siebie, wykąpać i też już się kłaść. To by było już na tyle z dzisiejszego dnia. Dziękuję, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Pa!